Chciałem Państwa zaprosić na 64. tydzień filozoficzny organizowany przez Koło Filozoficzne Studentów KUL. Tradycja tygodni filozoficznych jest tak długa jak historia Wydziału Filozofii, czyli sięga początku lat 50. XX wieku. I zawsze tydzień filozoficzny był takim miejscem, gdzie można w wolności dyskutować. Czy to były czasy komunistyczne, czy później, zawsze można było dyskutować w wolności. I dyskusja jest takim miejscem, taką przestrzenią, gdzie kształtujemy nasze poglądy filozoficzne. I dlatego nazwa tego tygodnia filozoficznego jest Filozoficzne spory o ludzką wolność. To pojęcie wolności, o którym będziemy dyskutować, o którym będziemy słuchać, jest pojęciem z jednej strony, myślę, że bardzo bliskim, tak intuicyjnie bliskim każdemu, a z drugiej strony jest pojęciem niezwykle wieloznacznym, odnoszącym się tak naprawdę do wielu różnych faktów, do wielu różnych sfer życia. I my tę wieloznaczność chcemy wykorzystać, dlatego tydzień będzie opisywał różne płaszczyzny ludzkiej egzystencji, różne spory, zarówno wolność w rozumieniu takim metafizycznym, jak i wolność w rozumieniu filozofii społecznej, tak? W rozumieniu filozofii kultury, ale też wolność w kontekście ostatnich wydarzeń historycznych. Podczas tygodnia, który będzie trwał 4 dni, będziemy mieli przegląd różnych filozoficznych koncepcji wolności, a także, co jest ważne, będziemy zastanawiać się nad wolnością w dzisiejszych czasach, także wolnością w sztucznej inteligencji czy w naukach kognitywnych. Druga rzecz, którą podkreślam, to są debaty. Debaty, czyli spory filozoficzne, one zawsze były takim kołem napędowym dla rozwoju filozofii. I polecam Państwu debatę dotyczącą wolności w kontekście polskim, gdzie będziemy gościć redaktora Wilsteina, Bronisława Wilsteina, który będzie debatował z profesorem Szachajem o wolności ludzkiej. Druga debata, do którą też zapraszam Państwa serdecznie, to jest debata poświęcona relacji wolność a religia. Też są różne poglądy na ten temat, no i zobaczymy, co nasi dyskutanci powiedzą. Serdecznie zapraszamy.